Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań marynarzy w Polsce i zachęcony ostatnio spotkaniem z moim znajomym, lekarzem uprawnionym do badań marynarzy z Filipin, który dostał jakoś akredytację na świadectwa NG1. Postanowiłem sam wystąpić powtórnie o akredytację MCA. MCA, Approved Doctor Application. Wysłałem to do stosownej brytyjskiej y, instytucji i otrzymałem taką odpowiedź. Oczywiście y, bardzo mi za to wszystko y, dziękują. Natomiast, y, ponieważ y, polskie certyfikaty medyczne są ekwiwalentem do ENG1 świadectwa zdrowia nie przewidują jakiegoś naboru lekarzy w Polsce wyraźnie to tutaj jest napisane prawda jeżeli znasz język angielski to proszę bardzo ale mówię wytłumaczenie jest dosyć logiczne ponieważ akceptują polskie certyfikaty medyczne także nie przewidują, że zmieni się to w najbliższej przyszłości. Z grzeczności napisali, że trzymają y, moją aplikację w swoich tam gdzieś jakichś rejestrach i y, być może się ze mną skontaktują, co z życia wiem, że jak gdzieś coś, jakiś papier jest zrzucony, to nikt się tam z nikim nie kontaktuje. I y, przy okazji przypominają mi, w jaki sposób można zostać tym uprawnionym lekarzem do wystawiania świadectw EMG1, i tutaj masz osoby, które są odpowiedzialne za tą odpowiedź. Także wracając do biznesu, w dalszym ciągu, aby otrzymać świadectwo NG1, po prostu albo jedziesz, czy wylatujesz do Anglii, albo otrzymujesz Ekwiwalent NG1 w postaci polskiego świadectwa zdrowia. Takie rzeczy ja wystawiam. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, to po prostu skontaktuj się ze mną. Mailowo. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz uprawniony do, do wystawiania ekwiwalentów brytyjskich świadectw zdrowia. ENG1 Medical Certificate. Jeżeli nie jesteś moim widzem, oczywiście, zasubskrybuj mój kanał w YouTube. Lekarz Medycyny Pracy i chętnie usłyszę, czy. Zagraniczni armatorzy, szczególnie jachtowi, czy jacyś inni, nie mają problemu z polskimi świadectwami zdrowia.